Well, it was nice catching up. Let's get to business. I hope you brought something stronger than a portal gun this time. Otherwise, I'm afraid you're about to become the immediate past president of the Being Alive Club. Seriously, though. Goodbye. It's my big chance. This is trouble. Wonderful. Not again. Here comes that. Locked and loaded. Wszystko? The same. Oh. You were busy back there. Well, I suppose we could just sit in this room and glare at each other until somebody drops dead. But I have a better idea. It's your old friend, Deadly Neurotoxin. If I were you, I'd take a deep breath and hold it. Hello! I hate you so much. Warning, Central Core is 80% corrupt. That's funny. I don't feel corrupt. In fact, I feel pretty good. Alternate core detected. Oh, that's me they're talking about! To initiate a core transfer, please deposit substitute core in receptacle. Core transfer. Oh. Substitute core accepted. Substitute core, are you ready to start the procedure? Yes! Corrupted core, are you ready to start the procedure? No. Oh, yes she is. No. Stalemate detected. Transfer procedure cannot continue. Yes. Pull me out, pull unless me a stalemate out, associate is out, present to press out, the stalemate out, resolution pull button. Pull me out! Leave me in! Don't press it! Don't do it. Yes, do it! Don't press that button. You don't know what you're doing. I think she's lying. Not so fast. Think about this. You need to be a trained stalemate associate to press that button. You're unqualified. Don't listen to her, alright? It is true that you don't have the qualifications, but you've got something far more important than that. A finger, alright? With which you press the button so that she won't kill us. Impersonating a stalemate associate. I just added that to the list. It's a list I made of all the things you've done. Stalemate resolved. Goodbye, Gladys. Please return to the core transfer bay. Here I go! Wait, what if this hurts? What if this really hurts? Oh, I didn't think of that. Oh, it will. Believe me, it will. Are you just saying that, or is it really going to hurt? You're just saying that, aren't you? No, you're not. It is going to hurt, isn't it? Exactly how painful are we to... Ah! No, stop! No! 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 We did it! I'm in control of the whole facility now! Whoa! Would you look at this? Not too bad, eh? Giant robot. Massive. It's not just me, right? I am bloody massive, aren't I? Oh, right, yeah, the escape lift. I'll call it now. There we go. Lift called. Look how small you are down there. I can barely see you. I tell you, I knew it was going to be cool to be in charge of everything. But, wow, this is cool. And check this out, I'm a bloody genius now. Estás usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulte el manual. I don't even know what I just said, but I can find out. Oh, sorry, no, the lift, yes, sorry, I keep forgetting. This body's amazing, seriously. I can't get over how small you are, but I'm huge. actually... Why do we have to leave right now? Do you have any idea how good this feels? I did this! Tiny little Wheatley did this! You didn't do anything. She did all the work. Oh, really? That's what the two of you think, is it? Well, maybe it's time I did something then. What are you doing? No! 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 And don't think I'm not onto you too, lady. You know what you are? Selfish. I've done nothing but sacrifice to get us here. And what have you sacrificed? Nothing. Zero. All you've done is boss me around. Well, now who's the boss? Who's the boss? It's me. Ah! See that? That is a potato battery. It's a toy for children. And now she lives in it. Sorry, what? The engineers tried everything to make me behave.
dampening sphere on me. It clung to my brain like a tumor, generating an endless stream of terrible ideas. No, not listening, not listening. It was your voice. No, no, you're lying, yes, you're lying. You're the tumor. You're not just a regular moron. You're designed to be a moron. I am not a moron! A moron. Could a moron hunt you into this pit? Ah! Could a moron do that? No. Wszystko stało się jasne. Takie to życie. Jak ktoś się dowali do władzy, to od razu mu odpieprza. Ała. So, how are you holding up? Ała. Because I'm a potato. Jestem kartoflem. Oh good. My slow clap processor made it into this thing. So we have that. Since it doesn't look like we're going anywhere, well, we are going somewhere, alarmingly fast actually. But since we're not busy other than that, here's a couple of facts. He's not just a regular moron. He's the product of the greatest minds of a generation, working together with the express purpose of building the dumbest moron who ever lived. And you just put him in charge of the entire facility. Good, that's still working. Hey, just in case this pit isn't actually bottomless, do you think maybe you could unstrap one of those long fall boots of yours and shove me into it? Just remember to land on one foot. Chcę cię złapać. Gladys. Ziemniaczku. Jednak Gladys jest fajniejsza. Ona chociaż była... To był nasz wróg, taki, od którego mamy od lat. To jest tak samo jak w Sami Swoi. To jest nasz wróg, którego mamy od lat, a nie jakiś nowy. Tak. Ej, zostaw ją. Zostaw ją. Dobra, gdzie my tu jesteśmy? Jesteśmy na jakimś zatrudniu. Jesteśmy
burzę. O. Hello. Przybyliśmy tu. Do not enter. Keep out. Dobra, cicho tam. Idziemy tędy. Będziemy... Czasem myślę, że lepiej było, gdyby Gladys nas zabiła i żeby ten debil się tam nie dostał. Chociaż może dogadamy się z Gladys i będzie fajniej. Mam jedynie nadzieję, że Whitley nie będzie zbytnio się dopieprzał do naszych spraw. No kurde. Okej, czyli muszę się tak dostać, teraz prawym tutaj i lewym tutaj. Udało się, otwieramy to. Co to będzie? Ups. Oby to nie spadło na mnie. Nie, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj. Okej. Zaraz wracam. Okej, ja już jestem. Wiem, że to w taki dziwny sposób, ale mogłem trochę się nie zauważyć. Dobra, idziemy dalej. Może to być trochę dziwne, dlatego, bo przez dłuższy... What the fuck? Przez dłuższy kawałek czasu robiłem przerwę. A to się chyba rozpada. Okej, idziemy w górę. Idziemy zawsze oświetlonym miejscem. Dobra, czekajcie chwilę. Mam nadzieję, że... Dobra, przyciszę to troszkę, bo... Ostatnio wydawało mi się, że jest za głośno. Dobra, chyba musimy tędy iść. Wydaje mi się, że tam gdzieś musimy dojść. Tam bym poszedł. Ale chyba tam się nie da. Dobra, idziemy tutaj. Otwieramy. Otwórzcie się drzwi, okej. Welcome, gentlemen, to Amateur Science. Astronauts, war heroes, Olympians, you're here because we want the best. And you are in. So, who is ready to make some science? I am. Now, you already met one another on the limo ride over, so let me introduce myself. I'm Cave Johnson. I own the place. That eager voice you heard is the lovely Carolyn, my assistant. Rest assured, she has transferred your honorarium to the charitable organization of your choice. Isn't that right, Carolyn? Yes, sir, Mr. Johnson. She's the backbone of this facility. Free as a postcard, too. Sorry, fellas. She's married. To science. No tak. Dobra, teraz... No, chyba, że tam. No,
Dobra, sprawdzimy tutaj wejście. O, właśnie tak. Demet, spadłem. Ale nic się nie stało. Mogę tam znowu skoczyć i znowu. Dobra, sprawdzimy. Tutaj przejście jakieś. Dobra, tu chyba nie działa. Pójdziemy tędy. Też nie działa. To po co ja tu mogłem wejść? Chyba, że... Demet! Dobra, kupię przyzy... Aaaa! Właśnie, już chyba wiem. Czekajcie. Bo tu jest głupio teleport. Zaraz zobaczymy. Dobra, na razie się przeteleportowałem tu i chyba to dobrze zrobiłem. Damn it! Dobra, to było żałosne. Damn it! Dobra, miejmy nadzieję, okej, wyszło. Damn it! Chyba, że... Kurde! Kompletnie mi to nie wychodzi. Dobra. Chwilę musimy... No nie mówcie mi, że... Dobra. Skoczyliśmy tu. A teraz skoczymy tutaj. No! Nie możemy tam skoczyć. Nie. No dobra, to wydaje mi się, że naprawdę... Tutaj musimy skoczyć. I na to. Czemu na początku mi się to udało, a później nie? To jest porażka. To jest po prostu porażka. Dobra. Idziemy, spróbujemy jeszcze raz. Skoczyć tutaj. I spaść na te rury. Nie! Spadłem na rury i nie wyszło. Bo naprawdę tam trzeba wejść. To już chyba część ludzi zauważyła, że muszę faktycznie spaść tutaj. I spaść tutaj, ale nie aż tak. Dobra. Miejmy nadzieję, że to ostatni raz. Tak, teraz spaść tu. I wtedy jestem w stanie spaść na... O, właśnie tak. Spaść na rury. I wtedy jestem w stanie spaść na to. I dojść tutaj. Boże, ale męczące to było. Co? Tutaj nie mogę wejść, tak? Co, że niby tutaj nie mogę wejść, jednak? To po co ja tam wchodziłem? Chyba, że tam trzeba wejść. Ale tutaj się nie da przeteleportować. Tam też się nie da Nie, to chyba tutaj trzeba wejść. Ale po co byśmy tam mieli wchodzić? Chyba, że... Bo tam raczej nie. Demet, wybaczcie mi. Mam otwarte okno. Zaraz zamykam okno. Dobra. Zamknę w miarę okno. Teraz nie będziecie słyszeć głupich ciężarówek i podobnych. No, dlaczego to nie chce się tu przeteleportować, że tak powiem? Dobra. Skoczymy tu. Wejdziemy tu. I teraz pytanie odnośnie tego. Zobaczymy. Tak, tu też się, naprawdę zaczynam się zastanawiać, gdzie ja tu powinienem wejść. Tu gdzieś mam skoczyć.
tu mam gdzieś wskoczyć. Ale w jaki sposób, to nie wiem. Chyba faktycznie tam muszę wskoczyć. Ale gdzie dalej? To jest naprawdę dla mnie jest ciekawostką, bo nie rozumiem tego zbytnio. Bo tak, tutaj mamy ścianę. Tutaj co najwyżej możemy takie coś zrobić. Dobra, zaraz zobaczymy. Chyba, że tak blisko tu zrobimy. No tak, ale wtedy wskoczymy na tamto i... Co nam po tym? Tam już skoczyliśmy. Na pewno tam trzeba było wejść. I na pewno... Tak, ale... Demet! Wybaczcie za to zacięcie się. Ale nie mam naprawdę zielonego pojęcia, co powinienem teraz zrobić i gdzie powinienem zrobić i gdzie się przeteleportować. I tak dalej, i tak dalej. Najbardziej... Podobne wyjście według mnie jest na tą rurę i zeskoczyć z niej na to, tylko że... Właśnie, teraz będę musiał jakoś ładnie to zrobić. Demet! Może coś mi dzisiaj nie idzie z tym portalem. Prawie. Podejście drugie. No. Demet. Tak, czyli jesteśmy tu. Ale no tu powinniśmy móc coś zrobić, chyba że ja przeoczyłem jakiś przełącznik. Please excuse in advance, the elevator is out of service until... No dobra, czyli na pewno nie tutaj. Czyli teoretycznie musimy tam się przejść. Ale jak tam się dostać? Naprawdę mam z tym problem. Tutaj są teleporty. Tutaj nie ma teleportów, bo tutaj mamy się nie dostać. Tam się nie da dostać. Może gdzieś tutaj. I nadal nie mam zielonego pojęcia, jak tam się dostać. Wiem, że na pewno to mamy zrobić, bo po to jest to oświetlone, ale... Tutaj mamy jakieś następne rzeczy i nie mam zielonego pojęcia, po co to jest. Dobra, teoretycznie tutaj mamy skok. I wskoczylibyśmy na to, ale nadal
Na jaką cholerę mamy tam wskoczyć, jak tam nic nie ma? Nie kminię tego, po prostu... Tam się obijamy o sufit. W ogóle nie rozumiem tego, dobra. Najprawdopodobniej przyspieszyłem, bądź przyspieszę, bądź cokolwiek, to co robiłem tutaj. Nie mam zielonego pojęcia, co ja mam tu zrobić i dlaczego mam to zrobić. Po prostu te miejsca mi nie dają nic do powiedzenia, co mam tu zrobić do misia pysia. Dobra, także na chwilę obecną zatrzymuję nagrywanie. Także to będzie tyle, więc mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, komentujcie, wysyłajcie wiadomości i tak dalej. Ja dowiem się, co w tym badziewnym miejscu mam zrobić i wtedy to zrobię i dam wam znać. Także dzięki za oglądanie jeszcze raz. Komentujcie, subskrybujcie i tym podobne. Na razie wszystkim.